Są tak małe, że trudno je dostrzec. Kiedy się urodziły, ważyły po 15 gramów. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przyszły na świat pigmejki karłowate. To najmniejsze małpy na świecie. Bliźnięta można już zobaczyć w zoo, jeśli ktoś ma szczęście i dobry wzrok. Karolina Komada. Mają już prawie miesiąc, a mimo to trudno je dostrzec. I to nie tylko dlatego, że się chowają, ale przede wszystkim dlatego, że są takie małe. Rodzicom Leonowi i Leokadii urodziły się bliźnięta. Na razie nie wiadomo, jakiej są płci, więc imion jeszcze nie mają. To jest już drugi przychówek w tym roku i w ogóle drugi przychówek od pary Leona i Leokadii. Maluchy są jeszcze bardzo malutkie, głównie opiekują się nimi rodzice. Wiadomo, że ich imiona będą się zaczynać na literę L, tym jednak na razie nikt sobie w zoo głowy nie zaprząta. Ważniejsze są opieka oraz dieta. Karmimy je w sumie 3 razy dziennie, rano dostają robaczki, potem w porze obiadowej dostają warzywa i owoce i ciasto, takie specjalne ciasto dla pazurkowców, a po południu dostają gumę, którą właśnie smarujemy na drzewa, żeby pobudzić te naturalne zachowania. Naturalne środowisko pigmejek to lasy deszczowe, więc ich opiekunowie codziennie muszą dbać o zapewnienie im odpowiedniej wilgotności. Bliźniaki cały czas tulą się do pleców rodziców, ale już wzbudzają sympatię odwiedzających. Duże wrażenie robią. Nie myślałam, że będą aż takie małe, bo rzeczywiście są bardzo malutkie i są przeurocze. Dużo większe nie będą. Dorosły osobnik pigmejki karłowatej mierzy 13 cm bez ogona.